Siemanko moi drodzy, odpalamy dzisiaj vloga. Vlogasek jest taki, że sporo osób przyjedzie. Tutaj widzicie Wojtuś, kimnął się może z dwie godzinki. Lecimy teraz na giełdę. Na giełdzie jest już Wiśnia i Ola. Za chwileczkę będzie Grzesiu z żoną i... Jeszcze nie dojechali? Grzesiu? No właśnie pisałem, nie odpisał mi nawet. O. Chyba, że dojechali gdzieś, może kimają chwilę. No, pewnie tak. I jeszcze Cinek dojedzie, a później to w ogóle podejeżdża pełno osób. Także moi drodzy, zostańcie, bo będzie ciekawy vlogasek. Chyba niechcący kupiłem klimę. Widzę, za czym chłopaki pilnują. Tak, dobrze widzicie. Tu jest ekipa kreatora. Także na farcie udało się w pewnym momencie, że po prostu Grzesiu, który zajmuje się klimatyzacjami, który gdzieś tam uciekł. Tam jest. Tam jest Grzesiu. On się zna na klimach. Popatrzył i udało mi się dorwać splita za 100 zł. A Wiśnia teraz obecnie jest na etapie kupowania agregatu. Ile zapłacisz? Chyba autem tu wjadę. Ja ci pożyczę wózek, tylko musisz go pożyczyć. Gdzie na tym wózku, to gdzie, ale nie, przeciwwaga, to wszystko. No za 30 kilo. No nie, nie waży 30 kilo. Wojtku, ile to waży? Koło 50 do 60. Ostatecznie. Dobra, biorę. Także chłopacy zajumali Wiśni agregat, a Wiśnia pojedzie się zdziwi. Gdzie jest jego agregat? Koło tego. Tej Mosfita. Za stówkę. A siostra już go płucuje, tak by było śmiesznie. Powiedz, że podejdziemy pod szlaban, żeby nie wjeżdżał. Pod szlaban, bo chłopaki ci podniosą, to już nie wjeżdżał. 3 zł do przodu. Chłopaki, jak wam idzie? Agregat Wiśni. O, takie zakupy. Na 4 się podzielą. 3 fazy na 4 będą dzielili. Dobra. A Zielu idzie z klimą. Tam daleko, daleko. Patrzcie moi drodzy, jakie nielegalne zgromadzenie tu się odbywa. Takie mocy. Wiśnia, a to Audi ma klimę? No. Ale w bagażniku? No. A to jakiś nowy model? Tak. Bagażnikowy. Spoko. No ale coś słabo chłodzi, chyba przez to, że ten agregat, co tutaj stał, się skończył. Czekaj, spytaj mnie wtedy tak, Grzesiu, czemu to nie chłodzi? Nie ma zasilania 220. Zły alternator musisz wymienić. Nie, no, agregat miałem, ale nie ma. Ale sprzedałem. No to dlatego ci nie działa. Także moi drodzy, pokoiki odebrane, zabukowane. Ja i Wojtuś odebraliśmy pokoiki. Jest i Wojtuś, zobaczcie. Jestem. I teraz lecimy... Słuchaj, Wojtuś idzie spać, ty masz fajnie, jeszcze lecę na chwileczkę do domu i też się może godzinkę filmę. A nie, Wojtuś idzie ze mną, no tak, dobra. Nie ma co, moi drodzy. Wojtek teraz jest w motelu. Prawdopodobnie kima. Ja przyjechałem do domu, musiałem jeszcze ogarnąć parę rzeczy, muszę się spakować. Próbowałem się kimnąć, położyłem się o 11:08. Po jakichś 7-8 minutach zadzwonił Rafałek. Później zadzwonił Tomuś, Messenger Plimpa. Także w nocy nie spałem nawet minuty. I teraz chyba też nie prośbę. Spróbuję jeszcze chociaż tylko poleżeć. Takie, powiem wam, że zauważyłem takie po prostu poleżenie. Takie, moi drodzy, po prostu poleżenie przez kilka minut z zamkniętymi oczami. Nawet jeżeli nie śpicie, potrafi naprawdę bardzo dużo pomóc. Szczególnie jeżeli jesteście w takiej rutynie, że jedziecie samochodem. Zauważyłem to, jak byłem młodszy, jak miałem tam, nie wiem, 20-25 lat, to mogłem jeździć autem 1000-2000 km, nie było problemu. Teraz zauważyłem, że człowiek już nie, to zasypiam za kierownicą, nie mam czegoś takiego, ale jest takie już takie nieprzyjemne zmęczenie. Już chyba 2 czy 3-krotnie zauważyłem 15 minut, dosłownie 15 minut, zresztą słyszycie telefon cały czas. Przymknąć tylko oczy, nie musicie spać, możecie nawet rozmawiać z kimś, przymknąć oczy, wyciszyć się 15 minut i jakbyście dosłownie z północy przespali, naprawdę to daje radę. Polecam wam spróbować, jeżeli jesteście zmęczeni w trasie. Nie ma sensu narażać siebie i innych uczestników ruchu. Kreator, jakiś mentator, a nie kreator. 35 po... Jeszcze z 10-15 minut poleżę, moi drodzy, i lecimy. Cieszę się, że tą klimę kupiłem, zobaczyłem, czy ona będzie działała. Ale nawet jeżeli nie, no to 100 zł, sam Grzesiu powiedział, że za części to by było. Ha.
10 razy tyle. No, jakoś moi drodzy, o tej godzinie powinienem mieć, czekajcie, za 3 minuty powinien mi budzik dzwonić dopiero, także nie pykło mi ze spaniem. Lecę do chłopaków, wiem, że już zabukował się Rafałek, przyjechał Grzesiu z giełdy, bo Grzesiu troszeczkę dłużej został. Ciekawe, co tam jeszcze wyrwał. No i co? I będzie jakąś misję Dino trzeba zrobić, kupić jakieś zakupy. Fajna pogoda naprawdę nam dopisuje, jak na tą porę roku. Jest naprawdę super. Mamy oczywiście grudzień, także naprawdę mamy fajną, fajną pogodę. No i co? Wieczorkiem wybieramy się, żeby obalić pewien mit. To pewnie na głównym kanale się pojawi, więc jeżeli chcecie, to zobaczcie na kreatywny vlog, to jest ten kanał. Więc zobaczcie na kreatorka, na kreatora. Tam, moi drodzy, pojawi się film odnośnie tego, czy te całe nawiedzone szpitale, duchy i nieduchy, spirit boxy szczególnie, czy działają, bo no ja jestem ogólnie sceptyczny, co nie znaczy, że nie dam się w jakiś sposób przekonać do jakichś pewnych rzeczy. No, no zobaczymy, wszystko czas pokaże, jestem bardzo ciekaw efektu, pójdziemy tam większą grupką osób, no i zobaczymy, co tam się dzieje, czy są tam te rosyjskie boty, NPC-ki, znaczy się duchy. A teraz, moi drodzy, lecę do chłopaków, do motelu. Co prawda Cinek i Tombu musieli nas już opuścić, aczkolwiek jeszcze do nas dojechać ma kilka ładnych osób, także, moi drodzy, czekam. Szkoda, że nie udało się zrobić tak, żeby wszyscy razem się spotkali, no ale wiadomo, że nie zawsze się tak da terminy i tak dalej. I tak jestem mega pod wrażeniem, że w przeciągu niespełna tygodnia udało nam się zebrać taką paczką osób, gdzie część osób w ogóle jechała, no już pomijam tutaj w ogóle szaleństwo Kamila Grubasa, który do mnie ma chyba dokładnie 709 km w jedną stronę. To chłopaki przecież przyjechali po 500 km z Gdańska, czy po 300 parę ze Szczecina. Ja w ogóle minąłem chyba motel, do którego powinienem przyjechać. Nie minąłem, tutaj będzie. Już naprawdę chłopaki mają ładne kawałki drogi. Tak naprawdę najbliżej to chyba jedzie Piotrek z Notne Grane. Oni jadą z... skąd? Z Poznania do Legnicy. To jest chyba w zasadzie najbliższy tutaj kawałek drogi, co nie zmienia faktu, że to jest kawał drogi nadal, tak? No naprawdę jestem pod mega wrażeniem, jak się to udało wszystko fajnie zorganizować. Naprawdę jestem mega chłopakom wdzięczny za taką zorganizowaną akcję. Zobaczymy, podjeżdżam pod motel, co tu się dzieje. Czy są jakieś auta już? No pewnie, o, siedzą na zewnątrz, no tak, balabala siedzi. Gdzie jest i balabala już nawet. Tu pasy. Żółwi. Back. Wojtyś, pokaż dobre odżywianie. Widać. Rafałek, a ty co tak? Keto, nie? Grzesiu, co masz dobrego? No, jakieś tam francuskie. Francuskie? Także moi drodzy, zobaczcie, ile osób może wejść do nory. Chyba rekord nory, nie wiem ile nas to jest, ale... Tak, 300. Tak, siadam teraz. Także zawijamy się raczej na miejscowy na hotel. Także, moi drodzy, udało nam się, komponujemy się ze Sławkiem i lecimy. Za nami leci chyba... Grzesiu? Grzesiu leci za nami, tak. Za nami leci Grzesiu. Przed nami też dużo osób. Ciężko ogarnąć to. Ale lecimy. Zaraz będziemy wszyscy w jednym miejscu. Dołączymy do Poznania, chłopaków z Poznania, czyli do Piotrka, do Nocne Grane. I odliczymy od lewej strony i zobaczymy, czy jesteśmy wszyscy. Słyszycie tą V8-kę? Coś pięknego. Amerykańska V8-ka. To jest to. Patrzcie, dojeżdżamy na miejscówki. Są już ludzie. Jest Rafał, którego prawie wyprzedziliśmy niechcący przed chwilą. Dojechaliśmy, moi drodzy. I Rafałka prawie wyprzedziliśmy niechcący. To Sławek. Nie ja, to on. Co tam trzymasz, Wojtku? Prezent świąteczny. Co, żona kochana? Co? Ja? Nie, tam jest droga taka między... No i dobra. Moi drodzy, jakieś 40 minut się zbieraliśmy po to, żeby pójść do Maka. Idziemy z buta do Maka, drogą na przełaj.
Nie wiem, czy nam się to uda, bo tam jest ogólnie droga S-ka, ale tutaj mistrz stwierdził, że jest droga techniczna, musi być. Musi być tak też. Albo droga, komuś tam po sesję wejdziemy. Wejście techniczne. Także moi drodzy, nie wiem, my się będziemy na szpital zbierali logistycznie, bo to było dosyć skomplikowane. Ale idziemy. Ileś osób. Dotarliśmy. Zobaczymy, czy o 4 rano będą też mieli otwarte. A chłopaki się ci zamawiają, my też. Zobaczcie, przyjechał tyrowiec. Złoty. Już się mu czymś tam chwali. O, tak. No, a słuchawki nowe. A, dobre, dobre, fajne. Ile minut temu byliśmy w Maku? Nie wiem, 20 minut temu? No, pół godziny. Chłopaki już zgłodnieli. Jest misja ogień. I Feniks. Feniks już jest chyba niepotrzebny. Dobra, bo węgiel już wylatuje. Sławek, co to jest? Pszczółka? To jest pszczółka. Węgru się wypada. No nic nie widać. Taki hotspot na środku jest tylko. Moi drodzy, jesteśmy. Doszła nowa persona. Kojarzycie człowieka? Taki z Głogowskiej. Musimy uważać, bo jest dużo takich faktycznie porozkładanych. O, słyszę ducha jakiegoś. Porozkładane. Tak całkiem serio, Marek, pójdziemy w ten długi, pamiętasz, jest ten długi korytarz, co prowadzi do jadalni? No. To od tego budynku musimy iść, nie? Ale ty chcesz od razu w piwnicę zajść? No chyba tak, czy na strych? Nie no, strych to nie, tam nie ma co oglądać raz, dwa, że tam już jest sporo tragedia, nie? No to zaczynamy od? Piwnic. Dobra. Kolejna. Uważajcie. Ale ładnie kiedyś robili cegły na wykończeniu, asfalt. Odbiór byś zrobił. Odbiór bym zrobił. Patrzcie pod nogi. A szkoda, że puszki. O, a tam w oknie ktoś był. To moja stara. Zaświećmy, zróbmy dzień. Bang. Ile byś to robił, nie? Feniks robi robotę. Tutaj zawsze mieliśmy odprawę na ASG. Się pozmieniało faktycznie. Uważajcie pod nogi wszyscy jeszcze raz. Nie. Tu nie ma prądu. Pod napięciem? Nie. Kurwa, nie. O ja pierdzielę, co tu się stało? Zapalmy światło. Zapalmy wszystko. Ale jest rzeźnia. Tam był nasz ten. Jak się nazywa? Respa na końcu. Respa. No tam był na końcu. Wiesz co, można... Ty, ogólnie ja mam taki plan, Kamil. Czekaj, Sławek, sekunda, Sławek odbiór będzie robił, patrzcie, Maruś, Sławuś. Odbiór byś dał? No proste. Ty wiesz co można zrobić? Zejść do piwnicy, przejść piwnicą, wyjść na końcu budynku i zejść w tą drugą piwnicę. No ja o to mi chodziło, no. Bo tam są dwie, nie? Jedna jest tą windą zresztą. Tak, to możemy, to musimy tu iść. Tak? Dobrze mówię? I ewentualnie jeszcze o salę tą operacyjną. Czekajcie! Who you gonna call? Piórka, przepraszam, piórka. I ta latarka jest genialna do tego. Jestem zebrany. Co Wojtku? Zbiórkę trzeba zrobić. Też mi tak wydaje. Dobra, słuchajcie, zróbmy zbiórkę. No robimy ją, kurwa. Poczęstuj mnie. Robimy zbiórkę. Zara będą duchy. A czemu ty? Po co ci herbata? Bo zimno, bo jest. A. Góralska kerbatka ze hej. Aż z piorunami. Ciszej. No my prosto, oni chłopki. Co to słychać tak? U ciebie też. Słyszycie? Ej, cicho. To ty. Co? To ja. To ja pierdolę. Co to jest? To ty tak słychać, od włączył mi się. No już to ty bez kitu! Dlaczego się wyłącza? Bo długo będziesz czekał, odbierz w końcu. To jest power, tak? Dobra, włączyły, dobra. Uj, nie, dobra, spoko. Dobrze się zaczyna. Okej. Okay. A ja czego odrzuciłeś? Nie wiem, czy mają, nie wiem, czy mają impulsy.
I teraz, moi drodzy, patrzcie, magię Feniksa. I mamy jasność. Po co mi ta latarka? Łącz ci bez, trzeba było wybuchy skoczyć. Uwaga na głowę. Tak jest. A to były te pokoje dla nich. Tak jest. Mi nie wiąże, ja rozumiem kompa. Dobrze dają te duchy tutaj. To jeszcze to ludzki. Ludzkie tu deskoradosy pili. W Polsce nic nie było na punkach. No. A tu kurwa się bawili. A to co to za XD-ki? Ej, Kamil, odwróć się. Listo, wysnaś się. Bez hitu. Ty, ale Rafał był chyba. W skrócie się podpisał. Tokar na dole. Ja tylko cytuję. Prawo cytatu, sorry. A ta miejska King to... Trochę azbestu. Wow. Co to jest? Półtorówka? Ty, ja bym potrzebował takie nawet. Co nie? I bęk, jasność. Uwaga, dziura. Dziura? Aha, jest. Uwaga, dziura! Dobra. Jest taki... Wiąże mi teraz speedboxa też... Gdzie mam speedboxa? Dajcie wszyscy teraz... W samochodzie zostawiłeś. No dawajcie wszyscy. Ogólnie tak o. Na zdrowie. Gdzie jest mój ziomek od kiedyś? Chuj, jest osiem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No masz całą. No nie ma Grześka i 4 osób. 4 osób, jak mówię. Jak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jeszcze 3 osób brakuje. No jest na to Są w trójkę. A w trójkę jesteś. Powiedziała jedna osoba, są, jesteśmy w trójkę. I tak powstało bóstwo. Gdzie masz pieśń? Jest nas wielu. To jest takie kolejne fale radiowe. 77 mil. Zrówko. 105,8. Muzyczne. Trzymy. 96,4 to jest... To jest ten Ghostbox, czy co to? Tak, to? Za 400 zł. Teoretycznie w recenzjach polskich słyszałem, że to nie wyłapuje stacji radiowych. To są duchy. Obawiam się, że to tak będzie wyglądało, ale no... Szwedzki tak. Stół nam wszystko na panie. Także takie pomieszczenia. Zobaczcie, do góry nogami rosną te, to muszą być duchy. Ja się doczekałem. Nie, to nie kreatura. Dobra, zaszmy tym basem, podobnie się z masakrem teraz. Od prawej strony wchodzimy, nie wiem, czy się dzieje po lewej, nie chcę się patrzeć. Ale tutaj wchodziliśmy, pamiętam dobrze, to prawą stroną. Ogólnie ten szpital popada w masakryczną ruinę. I tu wchodziliśmy na lewo, jak dobrze pamiętam. Nie, tu sauny były, pomyliłem, przepraszam. Tu sauny mamy. A nie, dobrze, wyjście na basen jest. I woda na mnie. O krucyfiks. Można popływać. Tam taka lalka, ale już na pewno jej nie ma. Gdzieś jest. Daję piątaka, jak ktoś się tu wykąpie. A tam się typ zabił. Jak ktoś tu walił na główkę. Konia? Nie, z taką ma jeszcze. Płytki ten basen mieli? Znaczy wiesz, mi tu wody brakuje trochę, ale ja wiem, czy płytki tu masz teraz z 1,50 m? No co ty słaby? On głęboki jest. Głęboki, patrz jaki duży, to jest olimpijski, to jest 50. UFO porno! A nie, bo tutaj wody powinno być potąd prawie. No tak, tak. Podwieszany, szacun. Nie no, ogólnie to było na tamten moment, jak oni budowali jeden z najnowocześniejszych takich obiektów, wiesz,
nie wiem jak w dużej okolicy, ale w dużej okolicy. Widziałeś saunę, minęliśmy, nie wiem czy widzieliście to. Widziałeś jak wysoko jest podwieszony ten sufit? Tak. 2 metry jest ten. Oho. Oho. Wojtek, do tyłu trochę, do tyłu. Do tyłu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze kroczek. Tak, dni. Jeszcze musisz, nie weszłeś. Dajesz, Marcin. Jeszcze musisz, ostatni się rusza, uważaj Sławek. Orzesz ty skurwa, pójdziesz ty cholera. Urwiesz mnie. Urwiesz barierkę od internetu. Jeszcze to musisz sprawdzić, spiryt. Był już tam przecież. Spiryt. Ty ruszają się one fest. Jak chłodzisz kiełbaskę? Rozjaśnie będzie widać. Co rozjaśnie? Dewoltem. Bojo. Moi drodzy, druga 12. Idziemy na Subwaya. Na tyle, na ile to jest rozsądne. Tam też coś idzie. I tam za nami idą. Będziesz tam nic nie widać. A ten zamawia. To był zły pomysł, żeby tu iść. Co masz w kieszeniach? Kawa, osz, zapiekanka. Ja jestem królem życia dzisiaj. Pani mając nas bekę raczej. Kamil, co tak dzwoni? Jaki telefon ci dzwoni? To ona do radości jest. Czekaj, ktoś się tu nie dzwonił? Grzesiu, a ty dzwonisz? Ja dzwonię tutaj do kolegi, ale do pigwówka nie łączy się z wiściówką. To zaraz zobaczysz. Pamiętajcie, wejścia techniczne są zawsze otwarte. Muszą być otwarte. No i wchodzimy już jak do siebie. Tu ktoś jest. A tu... To ja. On jest tu. Ty tu? Tak. Ja. Chodź. Ej. No i moi drodzy, jest już godzina 14. Większość przetrwała sesję spirytystyczną. Większość przetrwała, znaczy wszyscy przetrwali sesję wudu, aczkolwiek niektórzy jeszcze mają egzorcyzmy, ale było naprawdę prześwietnie. Zebraliśmy się tutaj po prostu wspaniałą ekipą ludzi, którzy, mimo że większość z nich się nigdy nie widziała, Piotruś łazi, mimo że ci ludzie na żywo się nigdy nie widzieli, to wydaje mi się, że tworzymy przez te live'y, ci ludzie się dobierają, powiedzmy, którzy nadają na tych samych falach. I naprawdę, moi drodzy, to jaką ekipą tutaj przyjechaliśmy, jak ludzie byli w stanie swobodnie rozmawiać, byli zgrani, rozumieli się jak gdyby. Mam wrażenie, że tych ludzi znam zawsze, od zawsze po prostu. Było naprawdę świetnie. Dziękuję wszystkim, którzy przyjechali. Niestety część osób nie mogła dojechać. Postaram się na wiosnę zrobić jeszcze raz taki meetup, być może w większym gronie. Tutaj w tydzień czasu, praktycznie po tydzień czasu powiedziałem, że za tydzień robimy meetup. Nawet w zasadzie go nigdzie nie rozgłaszałem, to był taki bardziej wewnętrzny, powiedzmy, meetup. Na jakichś live'ach o tym tylko wspominałem, nie robiłem żadnych eventów na Facebooku, a mimo to pojawiło się, w sumie przewinęło się, nie chcę teraz podliczać, ale wydaje mi się, że ponad 20 osób, z czego samych osób, które tutaj z nami na przykład nocowały, było, czyli zostali na dłuższych sesjach wudu i tak dalej, zostało około 12 osób. Także z tego miejsca raz jeszcze wszystkim dziękuję. Nie było żadnej Boruty, było zabawnie, imprezowo momentami, ale naprawdę było bardzo, bardzo fajnie. Miło było chłopaków poznać. Naprawdę super, super event. Także moi drodzy, taki vlogasek i piona dla was.